Witam w szóstym odcinku z The Last of Us. Wyruszamy Radzę, tymczasem żebyście wzięli wszystko, co z chcecie, albo Billem. co może być wam potrzebne. Dobra, dzięki. Zgarniamy wszystko, co Jeżeli chcecie chcemy, co przynieść może coś być przydatnego. nam No, potrzebne. spoko. Ja się tymczasem zreperuję. Raczej wyleczę jako Joel, bo no troszkę tego żyćka mi spadło. Wezmę mapę Billa. Przyda się, jak zgubimy Billa. Zdecydowanie się przyda. Weźmy wszystko, Ale co. Amos kurwa ma kij w dupie. Lepiej nie wchodź mu w drogę. Po raz trzeci w tym miesiącu tak wiele z nich gromadziło się przy ogrodzeniu, przewracało je oczyścić ogrodzenie. Okej, no. Zabieramy wszystko, co znajdziemy. Bill prawdopodobnie już tutaj nie wróci. Tak sądzę. Sądzę, że on będzie martwy. Znaczy, jakoś nieszczególnie mi zależy na nim, jako na Billu. No, jest jakiś taki dziwny. Z drugiej strony nam pomógł, z trzeciej strony mógł bardziej pomóc. O, i tutaj jeszcze. Podręczniki szkoleniowe. Czytaj. Zwiększona trwałość oszczy. Super. Chcę wyjść za tego baru. Muszę tędy wyjść, naprawdę. Nie jestem w stanie jakiejś innej drogi zrobić sobie, no przeskoczyć. Hej, umiesz to grać? Tak, kiepski zamieszachista. Zawsze chciałam się nauczyć. Te, Garry Kasparow, łapy precz od szachownicy! Garry kto? Nieważne. Garry Kasparow. Ojejku. Chyba tu już nie ma nic do wzięcia. Znaleźliście co trzeba? W drogę. Nie w drogę. Mam 63 części. O. To jest o oszczeniu ostrzy. Nieśmiertelniki, znajdźki. O, mogę sobie wytworzyć apteczkę. A to sobie mogę sobie on wytworzyć w każdym momencie. Mołotowika mam już. Tutaj sobie mogę polepszyć moją rurkę. Dodać do niej nożyczki. I sobie mogę zrobić tą apteczkę, no może się przydać. Tutaj zbieramy do 50 i wydajemy na podwyższenie zdrowia. Dobra, idziemy, Eli. Nie zostawiajcie otwartych drzwi. Okej. Musimy przejść do następnego budynku. Schody, szybko! Najlepiej się nie oddaj. Nie wierzę, że się na to zgodziłeś, Bill. Powinieneś był ich tam zostawić. Ja się oddalę. Tak, jest wyjątkowy. Rozejrzę się. Nie ma tam nic ciekawego. A, żebyś się zdziwił. Zauważyłem grupę łowców, która podeszła niebezpieczną blisko miasta. Na szczęście zostali przegonieni przez kilku zarażonych. Ku pamięci porozmieszczać więcej znaków ostrzegawczych. Muszę wiedzieć, że z tobą nie ma żartów. O, jakieś stare zdjęcia. No nic nie ma, są tableteczki. Jeszcze 5 i mamy 50. Idealnie. A tutaj coś jest? Coś tu się plątał tym razem. I gdzie jesteś? Muszę dostarczyć pewną przesyłkę. Co to za przesyłka? Ta szczeniara? Spierdala. Ona jest jedynie wygadana. Ten typ działa mi na nerwy. Gdzie teraz, Bill? Moja druga kryjówka, a raczej magazyn broni. Myślałam, że będziemy naprawiać samochód. Będziemy? Znasz się Bill, na... proszę... Jak mówiłem, niezbędne części są po drugiej stronie miasta. Niestety roi się tam... O, części!
Nie wiem, po co mi jeszcze te części. To znaczy, ja kojarzę, że gdzieś tu mogłem ulepszać broń. Ale... nie wiem gdzie. W sumie mógłbym zmniejszyć też bujanie broni, ale nie wiem. Żywotność mi się chyba... wyższe zdrowko bardziej przyda niż bujanie broni. Z której tak się staram nie korzystać, bo... amunicji mało, broń słaba, zombiaki szybkie. No. Cyk, zebrane zdrówko. Nie, mam lepszą brońkę niż kij baseballowy. Idziemy zatem za Billem, za Billem. O, jeszcze pamiętam, którym się latarki używa. Jest zajęta. Tak, jasne. Zajęta. Coś mi się widzi, że się powstykaliście. Tak, coś w tym stylu. Okej, okay. Idziemy. Wow. Dlaczego nie naprawisz jednego z tych aut? O Boże, faktycznie. Ty jesteś geniuszem. Przez ten cały czas. Jak ja mogłem na to nie wpaść? Okej. Daj se siana, dobra? Opony sparciały, a akumulator wysiadł. Skończyłeś? Na 20 lat w sumie. Myśleć o tym, co jest w silniku. Jeszcze tylko wojsko produkuje nowy akumulator. Cholera jasna. Szlak. Mamy towarzystwo. Nie umiem walczyć z zombiakami. Nie chcę z nimi walczyć. To mi nie wychodzi. Dalej, dalej, klika trzeba rozwalić. Reszta to już jest takich w miarę. Do rozwalenia są. Reszta jest do rozwalenia. Dobra. Trzeba jeszcze raz sprawdzić barykady. Proste przeoczenia potrafią się zemścić. Wiesz co to oznacza? Trzeba będzie zabrać zapasy z magazynu i taszczyć je do wschodniego ogrodzenia. Drugi raz. Bill? Joel? Idziemy. Okej, czyli teraz walka z zombiakami będzie na takiej otwartej przestrzeni? Ale żeś sobie metę wybrał. Mutanty przynajmniej są przewidywalne. Bardziej boję się niezarażonych. To ty powinieneś wiedzieć najlepiej. O co mu chodzi? Nieważne. Jesteś pewien, że brama ich zatrzyma? Zamknąłem ją. Oni nie mają klucza. Okej, to ja mam prowadzić teraz. Super. Gdzie teraz? Jesteśmy na miejscu, w piwnicy. Dobra, zędy. Okej, złazimy do piwnicy z Billem. Niczego nie dotykajcie. A ty zamknij drzwi. Bierzmy graty. A. Co? Też co broń? Nie ma mowy. Joel, ja potrafię o siebie zadbać. Nie,
ty... zostajesz tutaj. Pewnie. Zostanę i dam się zabić. Świetnie. Chyba można powiedzieć, że to twoja najchujowsza fucha w życiu. Coś w tym jest. Nie wiem, jak Tess zgodziła się na taką samobójczą akcję. To był jej pomysł. Naprawdę? To w takim razie nie jest tak mądre, jak myślałem. Przyjdź to. Serio, odprowadź dziewczynę tam, gdzie ją znalazłeś. Nie mogę jej tam zabrać. To niech sama sobie znajdzie drogę do domu. Pozwól, że coś ci opowiem. Jakiś czas temu ja też się o kogoś troszczyłem. To był mój partner. To znaczy, musiałem się nim opiekować. A w tym świecie to prowadzi tylko do jednej rzeczy. Dobra, Bill, kończ gadać. I wiesz, co zrobiłem? Zmądrzałem, kurwa. Bo zrozumiałem, że muszę być sam. Wiesz, Bill, że to nie takie proste, ale... Gówno, prawda. Jest dokładnie tak, jak... Hej! Co jest? Co powiedziałem, kiedy tu weszliśmy? Co mówiłem? Ja tylko poprawiam tę kupę śmieci. Zostaw, jak leżało. Jejku. Ja pierdolę. Będziesz się z nią bawił w niańkę, to zobaczysz, że w końcu źle na tym wyjdzie, stary. Odpuść. Czy możemy już ruszać? Proszę bardzo. Szczelba! Teraz możemy ruszać. Dobra, broń, szczelba. Idziemy dalej, chciałbym wam coś pokazać. Pochwal się. Nowa zabaweczka w nowym pudełku. A, czyli mogę sobie tu chodzić na własną rękę i szukać rzeczy. W sumie nie muszę chodzić tak, jak on mi tam chce kazać. Deska to mi się na nic nie przyda. To są schody na górę. Bomba. Trzeba z nimi ostrożnie. Eksplozja rozerwie na strzępy każdego, kto podejdzie za blisko. Tak, widziałem już twoje wynalazki. Mamy strzelby i bomby. Co mamy z nimi zrobić? Co kilka tygodni przez miasto przejeżdża wojskowa ciężarówka. Pewnie szukają zapasów. Zdziwicie się, ile rzeczy przegapiłem. Tak czy owak, parę miesięcy temu zaatakowała ich chmara zarażonych. Obsiedli im tę ciężarówkę. Wbiła się w budynek szkoły. Wciąż tam jest i ma sprawny akumulator. Zgarniemy akumulator i wsadzimy go do innego auta. Bingo! Chciałem go wyjąć, ale se odpuściłem, bo kręci się tam za dużo zarażonych. Ale jebać to, Joel potrzebuje fury. A jak nie zadziała? Nie sądzę. Te ciężarówki są jak czołgi. Wciąż tam stoją. To się nawet może udać. Zrobię sobie drugą. Mogę drugą gwoździobombę zrobić? Zrobię drugą. Może się przydać. Plus taki nożyk sobie zrobię. Tego nie mam. No. O, jeszcze pozgarniam rzeczy, które tu znajdę. Bierzmy się do pracy. O, a tu mogę ulepszać pistolecik. Za ile? Za 75, nie, a 75. A tutaj za 15 mogę. Szczelbę też mogę. Ale potrzebuję do tego narzędzi. Łuk mogę i też potrzebuję narzędzi. A tu potrzebuję tylko części, więc sobie od razu ulepszę. Bo jakby kabury, no... Nie potrzebuję na razie kabury na drugi pistolet. Szybkość przeładowania sobie ulepszę. Szybkoszczelność. I pojemność magazynka. I zostaje mi 15. Więc jeszcze sobie przeładowanie w rewolwerze zmienię na szybsze. To mi się przyda.
O, znalazłem narzędzia poziom pierwszego. W sumie, ile mam tych śrubek teraz? 17. Chyba na coś tam by starczyło. Tak mi się wydaje. Okej, co my tu mamy? Nie, jednak na nic by nie starczyło. Chociaż jedno narzędzie i tu na szybkość przeładowania na karabin myśliwski. Spoko. Na pewno się przyda. Zawsze lepszy karabin. Okej, no to zwiedzamy następne rzeczy, jak sądzę. Przysięgam, jeśli zabrałaś coś mojego. Wiesz, nie mam ochoty słuchać twojego pierdolenia, naprawdę. Joel, pilnujesz jej, tak? Będę jej bronił jak lew. A tu nie ma czegoś jeszcze? A mi się spodobało szukanie fantów wszędzie dookoła. A w sumie jeszcze pójdę na górę. A, drzwi zatarasowane. To jest za kościół. No kościół. Wow. Ładnie tu. Jeśli chcesz coś wyznać, to jesteśmy w idealnym miejscu. Dobra, zbierajcie się. To nie jest konfesjonał, to mój pokój. Dobra, niczego nie dotykam, tylko... Czego nie dotykam, ale pozbieram sobie te rzeczy, które tu są. Notka o bombach. Grupka biegaczy aktywowała większość bomb na południu miasteczka. Trzeba zrobić kolejną rundę. Nie zapomnij oznaczyć na mapie wszystkich bomb. Eli, chodź. Patrzcie, jest szkoła. Okej. Okej. Gotowi? Przekonamy się. Bardziej gotowi być nie możemy. Hej, wcale nie musisz na to patrzeć. Widziałam gorsze rzeczy. W porządku. Za tą bramą jest teren, którego nie znam. Robi się. Słyszeliście? Cicho. Okej, okay, są dwa pierdziacze. A może ja bym zwabił je w jedno miejsce i rzucę w nich tę bombę gwoździową. Okej, okay, za późno. Chyba, że dam radę. Klikaczy, biegnij tam, klikaczu, biegnij. Ja chcę w ciebie bombą rzucić. No, no, no. Okej, okay. Zwabiły się w tamto miejsce jedynie, jakby niewiele to zrobiło. A ja wezmę sobie tą broń. Nie, ta broń w sumie jest za duża na nie. O kurde! Nie przewidziałem, że ich będzie trzy. Niezbyt dobry pomysł. Ja się tu przyczaił i może zabił go ręcznie.
Jednego mniej. No po cichu tak trzeba. Tutaj Joel masakruje. Bo tam są dwa. Ale jeden jest step niżej. A jeden jest bliżej. Ale jeżeli podejdę sobie tu. Jakby Ellen mi się tu nie plątała, byłoby mi łatwiej. I ciach! Klikacz zabity. Jeszcze amunicja zgarnięta. Czemu ja chciałem go walnąć? Aż ty! O, wy oszukańcy. No klikacz. Tak trzymać. Załatwiony. To lubię. Ile ich tam zostało? Jeden na pewno. Ale to skradu. Eli oczywiście w pieprzu. Ilu ich tam jest? Jest jeden, dwa, trzy. No trzy to jest już odpowiednia ilość, żeby użyć grubszej broni. Tylko jakby je zwabić w jedno miejsce, jak nie mam czym rzucać? Jak mam rzucać, kiedy one nie chcą się zgromadzić? Nie mam ich czym zwabić tutaj, no. A spróbuję zastrzelić może. Tylko niech przestaną się wiercić. Co tam się odjebało? Halo? Okej, powtarzamy jeszcze raz do skutku. Joel, masz gości z prawej. Tylko Joel tutaj widzę, że potrafi cokolwiek zdziałać.
Ciach! Klikacza w piach. I teraz tam są trzy. Były se klikacze trzy, klikacze trzy, klikacze trzy. Poszła cegłówka, żeby zwabić je. I poleci mołotow. Czemu ten mołotow nie doleciał? Co to jest za... durny mołotow, który nie dolatuje? Spłonęły, spłonęły. Okej. Okej, jak spłonęły, to spłonęły, no... W sumie, no... Spoko. Nie mam już mołotowa, przydałoby mi się mieć. Czym jest stać, żeby zrobić? Stać mnie. Stać mnie też na jedną apteczkę, więc sobie zrobię w razie czego. Tak, bo są następne klikacze. A w liczbie ilu? Liczba 2. Czemu nie mogę go zaatakować nożem? A, nie mam noży już. Potrzebujesz oszcza, aby zabić klikacza z ukrycia. Nie stać mnie na więcej niż dwa oszcza. Zabiję tego z ukrycia. Kolejnego zabiję nie z ukrycia. Czy on go poszatkuje? Nie mam czym strzelać. Okej. Okay. Super. Ten rewolwer to jest badziew. Znaczy ja nie zauważam, że mi brakuje pocisków. Ale rewolwer to i tak jest badziew. Zmieńmy na... O! Prawdziwa brońka, a nie... Jakiś badziew. Klikacz. Okej. Widzisz, tak się to robi. Jeden nożem załatwiony. Załatwmy tego też nożem. Co tak daleko wyszedł? Chwyć! Kliknij chwyć! Kik ten chwyć, dostałem plask. No chodź tu szybciej.
No i super. Załatwieni. Zostały mi 4 strzały jeszcze. No i klikacze spłoną. Mam nadzieję, że więcej ich już nie będzie, bo w sumie zabiłem 3 plus 2. To już tak wychodzi, że już powinni być wszyscy chyba. O, i mam nową cegłę. Nigdy nie sądziłem, że będę się cieszył ze zbierania cegieł. O, ale tu mam więcej broni. No i zarąbiście, 12 strzałów mogę oddać. Ile ich tam jest? 1, 2. Co to jest za oszukaństwo? Spróbuję wykończyć z rewolweru. Jak mi się nie uda z rewolweru, to... zmienię na szczerbę. Nie, pół głowy zostało! Pół głowy! Pół głowy zostało! Mogę tak się do niego po prostu zakraść i go dziabnąć? Mogę. Załatwieni. O, nowa cegła. A, mam już full cegieł. Okej, okay, zablokowałem się między nimi, super. No zejdź mi z drogi, Bill. Jak się i tak nie przydajesz do niczego. Okej, okay, tu i tak będzie ich zawsze 3. Wy sobie klikacze 3. Ale wysadził je Mołotow. Ale fajnie poleciał, zrobił takie frrr. Wcześniej znalazłem tu więcej naboi. Gdzie jest moje więcej naboi? To by było na tyle. Dobra robota. To jeszcze nie koniec. Zmieńmy broń na tą, która ma naboje. A tu sobie załadujmy naboje. Żeby w razie czego mieć bronię z nabojami pod ręką. A nie te bez naboi. Jeżeli można mieć naboje, lepiej mieć naboje. Weźmy sobie deskę, bo nie mieliśmy żadnej broni mele.
O dziwo. Czemu? Jakby może tam nie możemy iść, więc musimy iść Czekajcie. tędy. Mam klucz do tej bramy. Nie hałasujcie teraz. Spokojnie, spokojnie. Nie mam czym rzucić. Jakby mi Bill nie przeszkodził, ten go załatwił. Dwa razy bym go załatwił. Ale Bill musiał dwa razy mi przeszkodzić. Straszne. Boże, jak ta Ellie się rozczula nad tym wszystkim. Miałeś rację co do tego miejsca. Cholera, wkurzył się. Okej, umieramy, bo nie zachowaliśmy ostrożności. A teraz zachowamy większą ostrożność. Jakby znowu Bill nam przeszkodził. Tym razem zasłonił nam zombiaka. O, tam jest klikacz. Jest klikacz i nasłuchiwacz. Czy jak on się tam nazywa? Okej, on sobie z nim poradzi. Ja sobie przeładuję broń. A nie, jest przeładowana. A tamten stamtąd przybiegł, czy tam został? Tam został. Spokojnie, ziomek, spokojnie. I duszenie. Miało być duszenie, a tutaj było łba rozwalenie, ale no spoko. Jak taką miałeś koncepcję, Joel? Kim jestem, żeby ci zabraniać? Czemu oni tak chodzą i tupią?
Nieśmiertelnik świetlików. Drugi. Peter Mrozik. Fajno. Dobra, też będę hałasował, no. Tutaj wszystko przygotowane na wyjazd. Jaka plazma, jakie głośniki. O, super. Możemy zrobić... O, możemy maksymalne zdrowie w końcu powiększyć. Dodatkowo tak, zrobić dodatkowy nóż, bo one się przydają. I tyle. Na górę nie wejdziemy. Więc chyba wszystko tutaj. Wyłazimy. Słyszę i widzę stękacza klikacza. I słyszę tego pierdolniętego. Okej. No sobie spoko poszło. Dajcie mi broń, pomogę wam wystrzelać tych pojebańców. Zamknij się, zamknij! O rany. Ciekawi mnie, kiedy w końcu Ellie dostanie broń. No to znaczy, to jest pewne, że w końcu dostanie, no. Albo sobie sama weźmie. Tu nie byłem. Może to są fajne rzeczy. O, są fajne rzeczy. Warto było. Jakby no... Nauczyłem się tego, że warto eksplorować tutaj rzeczy. Bo można znaleźć fajne stafy. Jakby warto czasem się narazić i nie iść prosto do celu, po to, żeby poeksplorować trochę te pomieszczenia. Tędy. Zablokowane od środka. A może tędy? Co? Drzwiami dla psa? Joel, ty zdecyduj. Joel zdecydował, idzie jeszcze pozbierać fanty. Szczał w dółku jeszcze znalazł. Kurde, Joel to się potrafi tu ustawić. Apteczka pełna, szkoda. A nie, to nie apteczka, to po prostu jedzonko, którym przywraca żyćko. Powiedzieli, Joel, ty zdecyduj. A czy ktoś zapytał, Joel, jak się masz? Joel, co o tym sądzisz? Powinieneś dać się. Okej, Bia. W środku domu jest więcej klikaczy. O cholera. O cholera. Nie zauważyli nas. Nie wychylajcie się. Ostrożnie. O
Okej, one są tutaj, więc tak. Może je zdejmę przynajmniej jednego nożem. Są dwa. A jednego nożem, a drugiego czym wtedy? Próbuję zrobić tutaj bam headshot, bam headshot, bam headshot, bam headshot, bam headshot. Okej! Kiwam! Musimy się spieszyć. Wpadamy, zabieramy akumulator i uciekamy. Nie chcę wpaść w pułapkę. Okej, rozumiem. Savage Starlight. Big Horns. O! Tu amunicja jeszcze była, ziomek. Tak biegasz i nie zbierasz nic, no. Co tam mam pełne? Co mam pełne? Szmaty mam pełną? No to wiadomo, co robimy ze szmaty. Mołotowa. I z drugiej robimy apteczkę. I zbieramy kolejną szmatę. Tu jeszcze są rzeczy. Tu trzeba mieć oczy dookoła głowy i wszystkie stafy ogarniać. Dobra, a gdzie on poszedł? Tędy? Tędy. Kto ją tu zostawił? Masz przyjaciół w mieście? Nie. Ale chyba wiem, kto się tu może kręcić. Szkoła jest po drugiej stronie domu. Chodźmy do środka. Chodź, Eli. No i cyk, alkohol zgarnięty. I z szafki jeszcze nożo... nożyczki. Tak? Tu jest wejście na górę. O, ile stafu tutaj? Co to, amunicja pełna? To do czego ta amunicja? Czyżby do... Nie no, nie wiem, do czego ta amunicja taka pełna. Trochę słabo, że mogę maksymalnie nosić tylko 6 amunicji do strzelby. No i co, tabletki zebrane. Jak tam, ile mam tabletek już? 5. A, okej. Okay. Spoko. Panda Patrol. Dziennik chłopca. Hej, masz chwilę? O, jaki dokładny.
Tak? Ja... Chciałam cię przeprosić. Za Tess. Tyle, więcej nie poruszę tego tematu. Ej, nie przejmuj się. Zajrzyjmy do Billa. Okej. Okay. Okej, okay. Fajny moment, że mogłem z nią porozmawiać. Gdybym tutaj nie poszedł, to bym nie mógł z nią porozmawiać. Więc fajnie, że mogłem z nią porozmawiać za chwilkę, no. Coż, mam pełne oszcza? Full oszcza mam, tak? Nie. Tak, mam full oszcza, więc nie mogę zebrać kolejnego oszcza. Tak jakby... Nie, zebrałem trzecie oszcze. Albo nie wiem, co się stało. Pomóc mu z tą bramą. No spoko, a tu nie ma nic do... No i patrz, ile bym strzał bez ciebie nie wziął. No. Strusiu, pędzi wiatrze. Pędzi wiatrze. Tak jak mówiłem. Budynek szkoły wbita jest ciężarówka. Chodźcie. Okej, okay, i w tym momencie sobie skończymy. Do budynku szkoły dotrzemy w kolejnym odcinku. Ja natomiast się z wami żegnam. Zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz, jeżeli wam się podobało The Last of Us. Mam nadzieję, że wpadniecie też na The Last of Us drugą część, czyli part 2, jak tylko zostanie wydane. Spodziewajcie się, że będzie też na moim kanale. Do zobaczenia!